Wielkim moim pragnieniem jest, abyśmy podczas tych spotkań uczyli się kochać własną ojczyznę, uczyli się kochać Polskę, abyśmy pielęgnowali miłość do Polski i o prawdziwą miłość do Boga, do Polski, Boga prosili. Bo miłość do ojczyzny wtedy jest tylko miłością, gdy pochodzi od Boga. Ta miłość, która pochodzi od Boga, ona nigdy nikogo nie skrzywdzi, nikogo nie zniszczy, nikim nie pogardzi. To jest przede wszystkim miłość sprawiedliwa. Złota i srebra nie mam, ale to, co mam, to Ci daję. Wstań i chodź. Słowa z dzisiejszego pierwszego czytania. Witam Was wszystkich zgromadzonych na tej Eucharystii, która w moim odczuciu ma wymiar początkujący pewną historię, gdyż w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, rozpoczynamy comiesięczną modlitwę za Polskę i sprawującego w niej urząd prezydenta pana Andrzeja Dudę. Jeśli mówię o wymiarze historycznym tej Eucharystii, to opieram to stwierdzenie w kontekście spotkań, które już są 16 każdego dnia miesiąca w tym sanktuarium. Gdy w roku 1988 zaczynaliśmy modlitewne spotkania ze świętym Andrzejem Bobolą, ktoż wówczas przypuszcza, że dziś będą one gromadzić tak wielu pielgrzymów w tej świątyni, a gromadzą. Podobnie jest chyba i dziś, gdy rozpoczynamy nowe nabożeństwo w tym sanktuarium, które będą organizowane w 30 dni każdego miesiąca, nikt z nas nie wie, jak ono zostanie przyjęte, jak potoczy się historia tych nabożeństw. Intencja nasza jest dobra. Pragniemy otoczyć modlitwą Polskę i pana prezydenta. Moi drodzy, dziś podczas tego pierwszego spotkania chciałbym przedstawić racje, które mną kierowały, aby to nabożeństwo wprowadzić. Wpierw, dlaczego 30 dnia miesiąca? 30 dzień to dzień urodzin świętego Andrzeja Boboli. Stąd, aby upamiętnić tą datę, wybraliśmy na te spotkania 30 dzień miesiąca. Przecież 30 listopada 1591 roku święty Andrzej stał się synem narodu polskiego przez akt urodzenia, a potem uczył się polskiej mowy, polskiej kultury i tradycji. Uczono go być Polakiem i żyć jak Polak. A że rodzina miała głęboko patriotyczne przekonania, młodego syna uczono kochać Polskę i poczucia dumy z własnej godności. Przekazywano mu i mówiono: nie zapomnij nigdy, że jesteś Polakiem. To poczucie dumy, że jest Polakiem, było tak w nim głębokie, że w żadnym ze znanych dziś dokumentów nie napisał nawet, gdzie się urodził. Zawsze podpisywał się na dokumentach Małopolanin. To zachowanie Andrzeja nurtuje naukowców do dziś, bo skoro nawet w takim dokumencie, który się do dziś zachował, jak dokument przyjęcia do zakonu jezuitów, zawiera napis Małopolanin,
to z czegoś musiało to wynikać. Stąd były różne hipotezy o miejscu jego urodzenia. Dziś generalnie przyjmuje się, że tym miejscem urodzenia jest Strachocina i w jakim sensie wyjaśnia się sprawa napisu Małopolanin. Pomocą w tej sprawie są słowa, które powiedział: zacznijcie mnie czcić Strachocinie. Dlaczego zwraca uwagę święty Andrzej na Strachocinę dopiero po śmierci? Dlaczego mówi dopiero teraz, że trzeba go tutaj czcić? Bo kiedy święty Andrzej przychodził na świat, Strachocina należała do województwa lwowskiego, kojarzonego wówczas z Ukraińcami. I to jest chyba powód, który sprawił, że święty Andrzej nigdy nie napisał miejscowości urodzenia, dlatego aby nigdy nie był kojarzony z tym, że jest Ukraińcem. On wiedział, że jest Polakiem i to było dla niego najważniejsze. Dlatego, żeby nie było nigdy wątpliwości, z jakiego narodu pochodził. Pisał: jestem Polak, jestem Małopolanin. Zresztą tą godność Polaka wyznawał przez całe życie. Nawet podczas męczeństwa wyznawał, że jest Polakiem. Moi drodzy, tej polskości i wszystkiego, co polskie, uczył się święty Andrzej na strachocińskiej ziemi, na Bobolówce, gdzie mieszkała jego rodzina. Można powiedzieć, że tu się wszystko zaczęło, tu w Strachocinie, w tej małej wiosce na południu Polski, na tej sanockiej ziemi. I to jest chlubą dla nas zamieszkujących dziś te tereny, że ta ziemia wydała tak wspaniałego syna, który rozsławia Strachocinę i ziemię sanocką, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jeśli nas rozsławia, to też do czegoś nas zobowiązuje. Polska myśli o Strachocinie, a czy my myślimy o Polsce? Tak, myślimy. A wyrazem tego, że myślimy, że ziemia sanocka myśli, mają być te nabożeństwa. One będą mieć nieco inny charakter niż te 16 dni miesiąca, na które gromadzimy się już od wielu lat. Bowiem podczas już istniejących nabożeństw promujemy miejsce urodzenia świętego Andrzeja i dajemy okazję do modlitwy pielgrzymom, aby wypraszali sobie łaski za jego przyczyną dla siebie i dla bliskich. W te 16 dni miesiąca gromadzą się przede wszystkim czciciele świętego Andrzeja. Te nabożeństwa, które dziś zaczynamy, będą mieć nieco inny charakter. Chcemy, aby na nich gromadzili się ci, którym na sercu leży dobro Polski. Podczas nich chcemy budzić ducha narodowego. Pragniemy rozpalać w sobie miłość do Polski, pielęgnować prawdziwy patriotyzm, wyrażać przed Bogiem troskę o naszą ojczyznę, która w naszym przekonaniu powinna być katolicka, gdzie szanuje się prawo naturalne, ewangeliczny system wartości, a nikomu nie przeszkadza na polskiej ziemi krzyż ani kościół. Podczas tych nabożeństw pragniemy z dumą patrzeć na polską historię i przywoływać bohaterów narodowych, którzy umieli miłość do Boga łączyć z miłością do ojczyzny. Chcemy dziękować Panu Bogu za Polskę, przepraszać za grzechy jej synów i córek i upraszać Bożą opiekę nad naszą ojczyzną. Chcemy, aby Polska była domem dla wszystkich tu mieszkających. Podczas tych nabożeństw będziemy też wrażliwiać się na problemy, z jakimi boryka się Polska, wyjaśniać je i
prosić Boga o pomoc w ich rozwiązaniu, bo to Bóg jest Panem historii i to On jest Królem świata, a więc jest i także Królem naszej Ojczyzny. Poprzez okres Wielkiego Postu my kapłani w brewiarzu kapłańskim czytaliśmy o historii Mojżesza i uświadamialiśmy sobie, że Bóg uratował naród żydowski, bo wpierw uratował Mojżesza od śmierci, następnie zadbał o solidne jego wychowanie, a kiedy nadszedł pewien czas, powiedział do niego: Mojżeszu, po co to wszystko otrzymałeś, abyś teraz poszedł do Egiptu i wyprowadził mój lud z niewoli i wprowadził do ziemi obiecanej? Misja Mojżesza, choć miała charakter narodowy, to miała też i charakter religijny, ponieważ dzięki temu, że Żydzi wyszli z niewoli egipskiej, odnowili przymierze z Bogiem na górze Synaj i zaczęli Bogu prawdziwemu oddawać cześć. Przywołuję teraz postać Mojżesza, abyśmy zrozumieli, dlaczego podczas tych nabożeń chcemy się modlić także za Pana Prezydenta. Modliliśmy się tutaj w Strachocinie na Bobolówce 2 maja za przyczyną świętego Andrzeja, by został prezydentem. I wierzymy, że święty Andrzej przyczynił się do tego, że dzisiaj nim jest. Ale nie wystarczy tylko coś prosić. Trzeba też umieć podziękować i trzeba też umieć trwać na tej modlitwie. Dlatego widzimy, jakie nie są łatwe rządy Pana Prezydenta. Nie są łatwe. Chcemy go wspierać modlitwą i to chcemy czynić w tym sanktuarium. Jednak nie jest moim pragnieniem, aby te nabożeństwa były odbierane jako wydarzenia polityczne. Od lat obserwuję scenę polityczną w Polsce i przez Strachocinę przewinęło się naprawdę wielu polityków. Osobiste doświadczenie doprowadziło mnie do tego, że wiem, iż zaangażowanie Kościoła w działanie partii politycznych prowadzi zawsze donikąd. Jeśli nieraz niektórzy członkowie Kościoła, powtarzam, niektórzy członkowie Kościoła wspierają niektóre partie, to tylko dlatego, że są one katolikom bliższe ideowo. Ale to poparcie nie oznacza poparcia partii, ale wartości, z którymi te partie się utożsamiają. Na tych nabożeństwach będziemy się modlili za Polskę jako naszą matkę. To troska o Polskę, naszą ojczyznę, ma nas tu gromadzić. A wiara, że dobro na ziemi pochodzi od Boga, każe nam czynić to, co czynimy. Zdecydowałem się na organizację comiesięcznych nabożeń za ojczyznę i za Pana Prezydenta. W mojej świadomości jest taki obraz życia Jezusa, który patrzy na Jerozolimę, najważniejsze żydowskie miasto, i płacze nad nim, że nie poznało czasu swego nawiedzenia. Jezus płakał, bo kochał naród, z którego wyszedł na świat i pośród którego żył, ale też widział zło i spotkał się z niewiarą. Miłość do tego, co było bliskie jego sercu, tak go zabolało, że aż zapłakał. I o tym płaczu Jezusa mówi Ewangelia. Syn Boży nie wstydził się płakać nad swoim narodem. Kochani, wielkim moim pragnieniem jest, abyśmy podczas tych spotkań uczyli się kochać własną ojczyznę. Uczyli się kochać Polskę. Abyśmy pielęgnowali miłość do Polski. O tej miłości sobie przypominali. I o prawdziwą miłość do Boga, do Polski, Boga prosili. Bo miłość do ojczyzny wtedy
jest tylko miłością. Gdy pochodzi od Boga, ta miłość, która pochodzi od Boga, ona nigdy nikogo nie skrzywdzi, nikogo nie zniszczy, nikim nie pogardzi. To jest przede wszystkim miłość sprawiedliwa. Ci, którzy mają taką miłość do Polski, zapewne przyczyniają Polsce błogosławieństwa i opieki Bożej. I to są prawdziwie bohaterowie Polski. Jednym z nich jest święty Andrzej Bobola. Wielu zna jego życiorys, dlatego nie będę go przypominał. Pragnę tylko zwrócić uwagę, że wśród tak wielu świętych i błogosławionych, pochodzących z polskiej ziemi, świętego Andrzeja wyróżnia wyjątkowa miłość do Polski. Jak już wspomniałem wcześniej, tę miłość do ojczyzny wyrażał przez całe życie. Wyznawał ją nawet w czasie męczeńskiej śmierci. On w tej miłości nawet trwa po śmierci. Wspomina o tym siostra Faustyna w swoim dzienniczku, że podczas jednego z objawień widzi świętego Andrzeja Bobole, który klęczy przed Jezusem i modli się za Polskę. O tej miłości do Polski świętego Andrzeja Boboli mogliśmy się w jakimś sensie przekonać bardzo w minionym 2015 roku. Pielgrzymki sił patriotycznych do Strachociny wiemy, czym zaowocowały. Pierwsza była 2 maja z udziałem kandydata na prezydenta. Później była pielgrzymka Prawa i Sprawiedliwości sił patriotycznych 4 października. A już dla mnie fenomenem jest pielgrzymka kandydata na senatora z Pomorza, pana Waldemara, który został rzucony przez swoją partię na pożarcie, bo stamtąd nigdy nie było z tej partii politycznej żadnego senatora. Wiedział, że jeżeli wygra, to będzie tylko i wyłącznie sprawa świętego Andrzeja. I spod Gdańska przyjechałby się tu modlić. I chcę wam powiedzieć, że wygrał. Pierwszy kandydat z tamtych stron. I wygrał. Chcieli to jeszcze skłamać. Przez cały dzień na pasku pisali w telewizji gdańskiej, że kto inny jest, ale nie dało się ukłamać, sfałszować, bo miał ponad 3,5 tysiąca głosów więcej jak jego przeciwnik. Przybył tutaj kiedyś i osobiście dziękował. I o Strachocinie bardzo pamięta. Organizuje już pielgrzymkę na 22 maja z Gdańska, nosi w sercu świętego Andrzeja. Moi drodzy, wspominam o tym, ponieważ ci, co pielgrzymowali do świętego Andrzeja i prosili o wstawiennictwo u Boga, odnieśli zwycięstwo. Ale czy to zwycięstwo wyborcze, pytam, oznacza zwycięstwo dla Polski? Co do niektórych zwycięstw mam wątpliwości. Ale sądów nie wolno za wcześnie wyciągać. Zresztą na to będziemy zwracać uwagę podczas naszych nabożeństw modlitewnych. Mamy do tego prawo. Skoro w zwycięstwo wyborcze zaangażowaliśmy świętego Andrzeja Bobole, to teraz mamy prawo czuwać nad tym, by zwycięzcy zachowywali się tak, jak mówi Ewangelia. Święty Andrzej będzie ich wspierał swoją modlitwą, ale tylko wtedy, gdy będą wierni swemu sumieniu i będą pełnili wolę Bożą. Nie objęli władzy, aby realizować cele swojej partii politycznej, ale otrzymali władzę, aby pomagali Polsce. Myśmy prosili świętego Andrzeja, aby się modlił za Polskę, a nie za tą czy inną partię polityczną. Ale czy ci, za których żeśmy się modlili, to rozumieją? I o tę mądrość dla tych, co doszli do władzy w Polsce, chcemy się podczas naszych spotkań modlić za przyczyną świętego Andrzeja.
jeszcze o jedno pragniemy się modlić. O jedność i zgodę narodową. Polacy są narodem walczącym. Położenie geopolityczne i ciągłe zagrożenie ze strony sąsiadów mobilizowały Polaków do obrony własnej ojczyzny. Przez naszą historię stoczyliśmy wiele bitew i walk. Zorganizowaliśmy wiele powstań, aby Polska była na mapach świata. Dziś ten waleczny naród nie walczy z obcymi, ale walczy między sobą. To jest bolesna prawda, ale prawdziwa. I nie można wobec tego, co się dzieje w Polsce, przejść obojętnie. Dlatego przez historię wiemy, że ilekroć Polacy byli podzieleni, to nigdy nam dobrze, na tym dobrześmy nie wyszli. I to, co się dziś dzieje w Polsce, nic dobrego nie rokuje. Musimy być tego świadomi. I trzeba być świadomi, że tego konfliktu o własnych siłach nie rozwiążemy. Tu trzeba łaski. A wiemy, że święty Andrzej Bobola jest patronem jedności i mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom do tej jedności święty Andrzej swoich rodaków doprowadzi. Czas pokaże, w jaki sposób. Mamy też nadzieję, że święty Andrzej uprosi po pierwsze o pamiętanie dla tych, którzy za granicą szukają pomocy w rozwiązywaniu polskich problemów. Uprosi o pamiętanie dla tych, którzy wolą wartości europejskie na polskiej ziemi niż Boże wartości. Uprosi o pamiętanie dla tych, którzy realizują partyjne interesy, a nie interesy Polski. O pamiętanie dla tych, którym godność poselska tak bardzo uderzyła do głowy, że zapominają o tych, którzy ich wybrali i po co ich wybrali. Gdy byli u świętego Andrzeja Boboli przed wyborami 4 października, te siły patriotyczne, wtedy mówiłem do nich, przytoczę słowa, które wtedy im powiedziałem. Jeśli zostaniesz parlamentarzystą, to pamiętaj, że kiedyś Bóg będzie cię rozliczał, jaki byłeś. Czy respektowałeś prawo Boże w swoim życiu? Jak głosowałeś? Czy szanowałeś i służyłeś bliźnim? Jak wypowiadałeś się z trybuny sejmowej? Czy nie poniżałeś inaczej myślących? Czy kierowałeś się zasadą złodobrym zwyciężaj? Czyś był blisko ludzi, szczególnie ubogich, niezaradnych i pokrzywdzonych? Mówiłem też do nich. W Polsce potrzebni są święci politycy. Potrzebni są senatorowie i posłowie, którzy będą dążyć do świętości. Polski nie uczynią krajem bogatym i zasobnym karierowicze, kombinatorzy, oszuści i złodzieje. Polsce nie pomogą niedowiarkowie, bezbożnicy czy cynicy. Polska nie zasłużyła na to, aby rządzili nią ludzie, którzy własnej ojczyzny nie kochają. Moi drodzy, dziś od wypowiedzianych słów minęło kilka miesięcy. Czy ci, co wygrali, zwracają uwagę na te słowa? Mam poważne wątpliwości. Dostrzegam wiele niebezpieczeństw, więc widząc je, chcę naśladować w organizacji tych nabożeństw w 30 dni miesiąca kardynała Aleksandra Kakowskiego, biskupa warszawskiego, który w 1920 roku, dostrzegając niebezpieczeństwo ze strony Moskali, zaprosił lud Warszawy na modlitwę do Boga za przyczyną świętego Andrzeja. I zwycięstwo, a nawet cud wówczas się dokonał. Myślę, że dzisiaj Polska też potrzebuje cudu. Słyszeliśmy dzisiaj, złota i srebra nie mam, ale to, co mam, to ci daję.
Aki przekaz dziejów apostolskich o świętym Piotrze i świętym Janie idących do świątyni i spotykających żebraka towarzyszy nam temu pierwszemu spotkaniu, modlitewnemu spotkaniu za ojczyznę i za pana prezydenta. Widzimy w tych dziejach apostolskich, że apostołowie nie mijają tego żebraka, ale widząc wyciągnięte jego rękę po jałmużnę, święty Piotr mówi do niego: złota i srebra nie mam, ale to, co mam, to ci daję, wstań i chodź. Chory żebrak odzyskał zdrowie. W tym wołającym o pomoc człowieku widzę Polskę, moją ojczyznę. Ona naprawdę jest w potrzebie, więc daję Polsce to, co mam. Daję jej modlitwę i wołam o pomoc świętego Andrzeja. Czynię to z poczucia obowiązku i wdzięczności wobec tych dzielnych bohaterów, którzy przelewali krew za Polskę, a było ich wielu, bardzo wielu. Ileż to krwi przelali Polacy, abyśmy żyli w wolnej Polsce. Tego nie wolno zapominać. Podczas tych nabożeń będziemy ich przywoływać i stawiać za wzór do naśladowania. Choćby tych, których wspominaliśmy 1 marca, żołnierzy wyklętych. Jednym z nich był Zygmunt Szendzielarz, zamordowany 8 lutego 1951 roku w więzieniu na Mokotowie. Przed swoją śmiercią napisał taki list: nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nazywają nas zdrajcy i synowie naszej ojczyzny, i wyrodki synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków, oddanych sprawie i wybranych przez cały naród. Dlatego wypowiedzieliśmy walkę na śmierć i życie tym, którzy za pieniądze, ordery i stanowiska mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości. Moi drodzy, boimy się, że dzisiaj też za stanowiska sprzedaje się Polskę. Widzimy to wszystko. Ludzie się dzisiaj boją o tym mówić, ale ktoś musi o tym mówić. Że dojście do władzy to nie znaczy usuwanie wszystkich i wszystkiego, bo tam to wszystko było źle. Święty Andrzej do takich ludzi nigdy nie będzie się modlił. I to chcę dzisiaj powiedzieć na pierwszym spotkaniu. Wybaczcie, że ono było dość długie, ale chciałem nakreślić cel tych naszych modlitewnych spotkań. Jeśli Pan nam pozwoli dożyć, to zapraszam za miesiąc na podobne spotkanie 30 kwietnia. Niech święty Andrzej zobaczy swoich rodaków jak najwięcej, którym leży na sercu dobro Polski i tych, których naprawdę kochają Polskę i pragną jej z pomocą Boga. Amen.